Dzisiaj mam na sobie taki, wydaje mi się, nadmorski stylem outfit, bo jest granatowo-biało. Mam na sobie granatową, zwykłą bluzkę, białą spódnicę no name, którą kupiłam kiedyś w Stanach chyba za 5 albo 4 dolary. Buty z H&M, takie paseczki, też już mają swoje lata, ale są bardzo wygodne. Pęk bransoletek, włosy, takie raczej nadmorskie. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiaj mam na sobie kurtkę, ponieważ jest dość deszczowo. Znaczy, zaczyna się przyjaśniać na szczęście. Dzisiaj mam na sobie skórzaną kurtkę, znaczy to nie jest taka prawdziwa skóra, pokazywałam ją w poprzednim haulu. Do tego mam taką sukienkę. Ta sukienka jest bardzo casualowa, taka właśnie plażowa. Na paseczki przewiewna i kupiłam ją w Stanach chyba za jakieś 6 dolarów, także to była naprawdę super przecena. Stylowe buty, czyli klapki, które kupiłam w Hiszpanii, bo akurat mi się rozwaliły przy okazji. Do tego mam zegarek z River Island, już pokazywałam go nie raz, już to jest taki mój evergreen, bo już go mam bardzo długo. Torebka, okularki, włosy w ogóle nieułożone, charakterystyczne akurat to dla mnie. Na twarzy mam Chanel Vitamin Aqua B40, to jest taki właśnie mój kolor na lato, ciemniejszy. Rocket Volume Express z Maybelline. I co jeszcze mam na sobie? Jeszcze mam na sobie Essie Cute as a Button, taki lakier. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiaj niestety pada deszcz, jak to nad polskim morzem. Więc no niestety nie nacieszymy się chyba tym słońcem. Mam na sobie taką casualową bluzkę z Gapa. Kupiłam ją na przecenie w tamtym roku za naprawdę bardzo dobrą cenę. Fajna, taka nadmorska, casualowa. Przewiewny, fajny, lekki materiał, ale dość ciepły. Shorty mam z River Island, miałam je na moim Instagramie, mogliście je zobaczyć. Mam już je no, dobre 3 lata. I powiem Wam szczerze, że bardzo fajnie się trzymają. Co prawda te kieszonki nie są prawdziwe, ale fajny materiał, taki klasyczny. No i balerinki, które mam na sobie, dostałam kiedyś od moich rodziców. Przywieźli mnie z Włoch, z jakiegoś takiego włoskiego sklepiku. No name, ale bardzo fajnie się trzymają. A poza tym są takie właśnie, no takie wakacyjne. Włosy prosto od stylisty. Kolczyki, które mam na sobie, są z Apartu, to są takie cyrkonie, ale już je miałam wcześniej, pokazywałam Wam je nie raz, także no je znacie. Na paznokciach mam Essie Cute as a Button, ten lakier, a na sobie mam dzisiaj krem BB z Deborah Milano i mam jeszcze na sobie tusz do rzęs Maybelline Rocket Volume Express. Także cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiaj mam na sobie jeansy z River Island, bluzę z Zary, szalik z River Island. Też pokazywałam go chyba przy okazji mojego filmiku o szalach. On jest z takimi zebrami, bardzo go lubię. Jest bardzo przewiewny i wielofunkcyjny. Zegarek z River Island, bransoletka taka, jakaś nie wiadomo jaka, różowa. Okularki i tyle, cały to mój. Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na ostatni lookbook. Dzisiaj mam na sobie kombinezon z American Eagle, to Wam pokazywałam wcześniej, kurtkę z Zary, też widzieliście. Sandałki mam dzisiaj z Tommy Hilfigera, one są już dość stare, ale nadal fajnie się trzymają. Bransoletka, takie koraliki, zegarek, torebka oraz włosy moje, słodne włosy. Także bardzo Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że lookbook Wam się podobał i do zobaczenia. Pa, pa!